wypożyczyć rower za pomocą karty, czy to przyszłego biletu metropolitalnego, czy też karty, nie wiem, studenckiej, karty bankomatowej, tylko pierw trzeba sparować tą kartę, dodać ją. Jeżeli raz to zrobimy, to wystarczy, że tą kartę tutaj w to miejsce na tych skrzydełkach roweru z tyłu przyłożymy, ale podstawowym pewnie narzędziem do wypożyczania będzie aplikacja, gdzie jakby już na samym wejściu po zalogowaniu mamy taką ikonkę wypożycz rower, kod QR, naciskamy, pokazuje nam się ekran, przesuwamy do tego kodu QR, pyta nas się, czy chcemy wypożyczyć rower o danym numerze, klikamy wypożycz i będzie teraz sygnał zwolnienia blokady, sygnał dźwiękowy, że rower jest wypożyczony i w tym momencie w naszej aplikacji w wypożyczeniach pojawia się czas, że ten rower wypożyczyliśmy i naliczany koszt. Rower będzie można oczywiście zarezerwować, czyli przed wypożyczeniem można kliknąć w aplikacji czy też na stronie internetowej zarezerwuj dany rower i on będzie na nas czekał 15 minut i w tym momencie on znika z systemu. Jeżeli nie wypożyczymy go w ciągu tych 15 minut, no to on wraca z powrotem do jakby tej puli rowerów możliwych do wypożyczenia.